14. No. W jakim wieku pierwszy raz się całowałam? Taki real kiss. Nie wiem. Z mamą. No, jestem ciekawa, co napiszecie. No. Jest taka odpowiedź? Czy jest to możliwe? Jakby no wszystko jest możliwe. Powiadajcie po prostu. 5. Już macie? No ja 4. Mam. Masz? 3. No, nie mam pojęcia. No. To wymyśl coś. No. Dobra, no. Nigdy. Ja też nie nigdy. Nie, a chciałaś coś innego powiedzieć, nie oszukuj teraz. Nie, tak, to musisz napisać. Musisz napisać. Bo się zastanawiałem, ale stwierdziłem, że nigdy. No dobra, bo ja macie punkt. Julia! No co z tego, żeby się to... Nie wiem, ale jakoś tak... Nie, Julia. O Jezu! Julia by tego nie przeżyła mentalnie. Nie, dobrze, dobrze. Nie, nie, nie wiem, nie wiem jakoś w sumie. Nie wiem, spoko, spoko, prawda? Rób się co chcesz. Tak! To jest a tak... później, kurde, nie, nie jesteście rodzeństwem, ale mam to wypominać. A później jesteś w ciąży. Tak się poza ciebie. No. Grzeczne pieski. Dobre. Dobre, wyjaśnione pisarki. 15. Mój najbardziej żenujący moment w życiu. O, dużo taki, ich może być. Taki może być związany, waszym zdaniem, pomyśleć. Może być związany z wami i w ogóle. Okay. Ja tu nie chcę za bardzo przyznawać punktów, tylko po prostu jak wymyślicie, jak któryś będzie jeszcze bardziej żenujący od drugiego, to wtedy dam punkta. Ty musisz to pamiętać, czy nie? Albo ja wam opowiadałam. No raczej, ale kurczę, jakoś najbardziej żenujący. Nie chodzi o to, że jak byłam malutka, to gówno Pampersa robiłam za kanapą. Nie, takich bardziej jak już byłam świadoma i taka trochę... O Jezu, nie wiem. Pod dobra. Wpływem różnych rzeczy. Nie no, raczej. Nie wiem, w sensie ja sobie przypomniałam, że głównie ty mogłaś być zażenowana, nie wiem, mną. Wszystkim, no. Nie sama zrobić coś żenującego. Ja z Jaśkiem na pewno mam jedną. Dobra. No. No to... Ja pamiętam, że mogła być taka żenująca dla ciebie, jak cię przyłapałem, jak oglądałaś swoje stare filmiki. I ja cię podglądałem, co tam robisz, i jak gadałaś o tym do siebie i tak cringe'owałaś. I ja później ci biłem do pokoju i ty takie, o nie, czy, znaczy krzyknęłaś. No. No dobra, to jest twoja no, no tak, a drugą jeszcze miałem z tym, jak zobaczyliśmy ten filmik stary, co tam nagrywałem ze swojej kamerki. I coś tam, ja czerwone światełka, to tu tak spędziszki. O jest! Dobra, ale nie, to akurat nie. To nie było. Jakby, to jest, jest żenujące, ale ja byłam malutka, więc chodzi, nie czuję wstydu za to. Mi chodzi, że później jakby jak się to ogląda. Nie, wiesz? Nie, to było dla mnie śmieszne. No tak. Nie zbyłam za gorąco? No dobra, jest fajnie, ciepło. Jest. Mi trochę jak, czuję, jakbym miała. Bo jest kurde teraz zażenowana. W sensie ja jak sobie przypominam jakieś, to głównie, że mogłaś być po prostu zażenowana mną. A jakby naprawdę nie potrafię, jakby, że ja na przykład cię na czymś nakryłam, albo coś weszłam, zobaczyłam. No to zero punktów, tak? Dajesz się. Chyba, a ty jaką pamiętasz taką? Z nami? No. Sama nie wiem. Byłam ciekawa, co ty napiszesz, a ty nic nie napisasz. Ja tylko ciągle myślałam o Sylwestrze, tym, którym ty mówiłaś. Aha, no to ja też o tym trochę pomyślałam. No. Za późno, no. Oddałam ten punkt. A ja myślałam o tym, jak ja napiłam brzuch i ty chciałeś po mnie przejść. A to było takie żenujące, to było śmieszne. Nie, dobra, nie kończ no. tego. Ja po niej przyszedłem i... Ale ja pomyślałam, no dobra, to w sumie śmieszne. No to nic takiego. To było bardziej śmieszne niż cringe. No, ja się wtedy tak śmiałam, bo to była no. taka śmieszna sytuacja. No tak. Ale ja później jak o tym pomyślałam. 16 pytanie. Gdzie chciałabym polecieć najbardziej? Dobra, wiem. Czekajcie, no. ja próbuję sobie przypomnieć, jak to się nazywa. To... Chyba, że ci się zmieniło, ale kilka lat temu jeszcze tak gadałaś. Kilka lat temu? Chodzi o miejsce, w którym jeszcze nie byłam. To. No. No to... A nie, dobra. Julia, możesz powiedzieć kraj, nie musi być ja właśnie, miejsce. No, zaraz się wygłupię i powiem. O, mam! Wiem już, pamiętam jak to się nazywa. Jak krzyknęłaś no. mi do ucha. Mam! No. Co no, na Karaiby. Ja Cancun. No, Julia ma rację. Meksyk, Cancun. A, Meksyk, właśnie. Znaczy ja miałam tu napisane Hiszpania, Meksyk, Cancun i Japonia. Hiszpania to jest takie numeros uno. 17. To już takie jest, co wolisz. No. Pepsi czy cola? Cola. A każdy to woli, pisz. Bo to jest lepsze. No, ziom, ale pomyśl o mnie, nie jestem każdy. Pepsi. Pepsi. No. Tata ostatnio mówił, że ktoś mu cały czas wybija kolkę, ja nie. No to ja tylko ty się nie chciałaś przyznać, ale ja nie piję. No. 18. Kawa ciepła czy mrożona? Mrożona. No. 19. Czy lubię pikantne jedzenie? To jest obvious. Nie. Nie. No.
Przestań! 20. Moje ulubione jedzenie. Może być top trójka. Ja powtarzam to non-stop, że ja bym mogła do końca życia to jeść. Nawet ostatnio mówiłam. Okej, napisałam 3 i tyle, koniec. Dobra, ja mam 2. To jest w sumie takie basicowe i takie każde dziecko by to wzięło, ale no ja uwielbiam. Mogłabym jeść do końca życia. Ja myślę na trzecie. Co było trzecie, no? Ja napisałam sushi, pizza, sałatka kebabowa. Aha. Ja napisałem naleśniki, McDonald's i nic. Żadnych z tych nie myślałam o tym, ale pizza jest prawidłowa. Ty masz naleśniki na pewno prawidłowe, a drugie co miałeś? McDonald's. No co? Nie? Dobra, mogłabym no. Zawsze jeść maka, no dobra. Ale teraz już nie tak bardzo, kiedyś wcześniej miałam taką McDonald's! Jezus, no. Jak były te drwale, teraz to już nie no, bardzo. Tak, teraz bo... są maestro. I się robi śmieszne wkrętki z Karolakiem. A, to jest to, dobra. 21. Jestem bardziej girly girl, czy taka tomboy? Girly, czy chłopczyca? No to ciężko określić. No, bo na przykład według mnie, no jakby no, łączy sobie te chłopczycą różne... Chłopczycą jest na przykład Ale no to... Sorry, czy nie uważasz, że to jest girly girl? O Jezus. Dobra, to mocno. Ja uznajmy, że 60% girly girl, 40% tomboy. Ja napisałem girly girl, ale no... Bo bardziej jesteś girly, ale no czasem się ubierasz tak. Ale to bardziej mi właśnie. Tak. Ale tomboy i girly girl nie polegają tylko na ubiorze, ale też na charakterze. No to charakterze to ma girly. Tomboy bardziej jest na zachowanie. Hania? Ale zachowania w sensie, że na przykład, nie wiem, wyjdzie na dwór i pokosi. No jakby już wtedy ludzie uważają, o jestem takim tomboyem, wyjdę i nie. Nie o to chodzi, ziom. Ale no chyba wiem, co oznacza tomboy. I że idę kosić na dwór? No to no, tak bym dała. Ale nie w 100%. No to tak jak ty powiedziałeś, nie? Przestań! No to tylko samochód. Nie, to powtórzę 20. Nie no, po prostu nie mogę. No dobra. Co? Już. Co to w ogóle było? Jakie to było trudne? Cięcie? 22. Czego boję się najbardziej? Mam napisane tutaj ileś, więc jak... Dobra, mogę parę? Jak napiszecie jedno, to będzie jeden punkt, jak napiszecie dwa, to będzie dwa punkty i trzy, dobra, to będą trzy punkty. Możecie nawet więcej napisać, bo okay. Ja mam tutaj 4, 5 powiedzmy mam. Dobra, napisałam 3. Nie przeklinaj, family friendly. Motyle w sensie, wysokości, ale tego nie wiem, ale tak zgaduję, że może być. Ciasne pomieszczenia. Ale basicowe dałeś. No, jeszcze nie. Ciemności było na przykład. Tylko Szymon się boi. A przytłuszczone włosy. Boję się? Tak. No, po dzisiejszym zachowaniu uważam, że faktycznie to jest strach. To jest już fobia. No dobra. Julia. Motyle, pająki, ćmy. Wysokości się na pewno nie boisz. No nie. Bo wysokości to się boję ja i tata. No. Nie. Ja mam napisane owady, robaki, klauny i zwierzęta w oceanie. Chciałem klauny i właśnie... zapomniałem. To czekaj, ja za motyle, pająki, ćmy, coś... Nie, to masz jeden punkt, bo to są wszystko owady, ziom. Pająki nie są owadami. No to z robakami, no to możesz mieć dwa. Nie. No, 23. Czy jestem na coś uczulona? A, to było tylko takie pytanie, okej. Okay. Ja wam mówię, nie jestem uczulona. No dobra, to mogę mieć 0. Dobra, no to minimy to pytanie i 0 punktów oboje. 24. Jaka jest ulubiona część mojego ciała? Twoja ulubiona część? Tak. Proste. No, easy bardzo. Easy jak te buty. No. Dupa. Twarz. Oboje nie zgadzam się. Jak nie dupa, no? Dupa? Nie. No proste. Ja swoją lubię. Ale to nie ty, co ty lubisz swojej. Ale no to ale co? To 0 punktów. Ale no, co? Jaka odpowiedź? No weź, no. Ej, no to jest nie fair. 25. Jaki mam rozmiar buta? Jeśli mam łamany, to napisz łamany. Dobra, no. 40-41. Tak samo. W sumie... 40, no ten są tak, 41. No to mówię. Możecie, tak. Bo zależy od kroju buta, jak każdy ma tak, ale tak, no. Jakby no. 26. Przedostatnie pytanie już. Czy wierzę w przyjaźń damsko-męską? No tak. No tak. Dobrze. 27. Jaka jest moja ulubiona pora roku? Okej, okay, nie jesteś jesieniarą. No mam. Że lata. Wiosna. W lecie jest chyba za dużo insektów i probali. Na wiosnę się odpalają. Jasiek dostaje punkta. Łatwo. Dobra, podliczcie swoje punkty. Jednym punkciorem. To przez ten okres. Skąd mogłem to wiedzieć? Julia Coastera zna mnie lepiej. O jednego punkta. Czekajcie. O, jeden jest. Jeden?
21,5. Tak! Mam remis, Jezus, się policzyłam. Tak, faktycznie, bo odjęłam i potem dodałam, a nie odjęłam jeszcze. Elwinka. Znam Lechanie bardzo dobrze. Zostało to właśnie potwierdzone. Jeszcze lepiej. Dobra, teraz ziomeczki, zostawcie 30 tysięcy lajków i lecimy z kolejną serią. W kolejnej serii będą sprawdzać, jak bardzo mnie znają. No i zapraszam też na mój kanał, on jest tutaj, tam, tutaj kanał Juleczki, Kania tutaj, Fani. Tutaj, proszę kliknąć tutaj! Subskrybujcie, czerwony Instagram. Przycisk. Tutaj jeszcze w opisie będą Instagramki każdego i po kolei. Dokładnie, jeżeli chcecie nas Haniulka znaleźć, 05, tam Hania Szczepańska. Zadać pytanie, to zapraszamy. Piszcie brief, menadżerowi odpowiedzą. Dziękujemy, no i pa pa, ha, ha, pa pa.